Były chyba trzy duże plecaki, broń, amunicja, wszystko. Dobra, zaraz zobaczymy, gdzie mnie zrespi. W szczerym polu. Mi to w ogóle ledwo chodzi, ta gra, ci powiem. Ja jestem w Superior Junction. Ja to muszę wyłączyć Firefoxa i tego, Twitcha, znaczy tego, Powiem streama, ci, że żeby... Firefox strasznie zamula komputer. Jeszcze jak masz wtyczek nainstalowanych, to już w ogóle. Znaczy ja mam po prostu 4 giga pamięci, to Aha, jest... okej. To jest powód. Na niskie detale, bo inaczej mi No, no, się no, jasne, nie jasne. uruchomi. Próbowałem na wysokich i po prostu wywala mnie od razu. No tu trzeba mieć, chyba żeby mieć te detale, to już nie trzeba mieć dobrą grafę, jak coś mieć na fulla. Dobra, ktoś tam zakłada ten grope, ja nad nim jak się to robi. Dobra, ja Załatwiam. ten, ja, tak? Bo ja Tak, już jestem, bo ja już ja jestem. też już No jestem. ja też już jestem. No to ja mam... Czekaj. Patrz, w safe zone mnie ten. Ja Znowu jestem do mnie Ja biegnie. jestem szóstka, Jezu, ile to jest ludzi. Ja siódemka. Ja piątka. Czekaj, bo mnie zaprosił jakiś Noje... To ty? No jest. Kto? Czekaj, bo nie umiem tego przeczytać, bo mi to mrugę na niebiesko. No jestem drwalem. Aha, bo to taka flanelowa no koszula, jestem tak? drwalem, dobra. Dobra, to widziałem, jak tworzyłeś postać właśnie we flanelowej koszuli. A czekaj, ale w której to ty jesteś? Wspomnień odebrałem, bo nie wiedziałem, że to one mają paski po bokach, kurde. Będą jak... Ty jesteś w Goblin Peak? Kurde, ja jestem dokładnie z drugiej strony mapy. No. Pudra, tak. Piąty. Dobra. Loe, aha, Jarpen jest. Dobra. Ja widzę właśnie, w safety zone jesteś. A, no jestem, byś no dobra. To gdzie się spotykamy? Może teraz gdzie indziej? Bo no ja nawet nie wiem, gdzie wy jesteście. Wiecie co? No generalnie możemy pójść do Boulder City, ale to ty masz najdalej w sumie HS wtedy. Kto jest w Goblin? O matko, ja ale w was wszyscy jesteście blisko o, siebie. O, ja mam blisko A nie, siebie. Nie jesteście. A kto się w Campos zrespił? Ja jestem niedaleko. Nie, no bo nie, ja widzę w Campos jedną postać, ale to chyba no błąd nie, mapy to jest. Chyba wiesz, to jest nieaktualne. Tak o, we Frosty Pani ktoś się mi teraz pojawił. To ja jestem. Aha, to świetnie. No do Boulder City mamy w sumie. No to ja tam idę. Dojdziecie do Boulder City? No ja tak, bo jestem blisko ciebie, tak? Bo ty no. jesteś... Tak, 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 to ja tam jestem, tak. Okay. O, jakaś miejscowość. Tylko zastanawiam się, czy tam iść. Pomrugam latareczką. Ale tej miejscowości nie ma na mapie, co to jest? A nie, Superior Junction. O, tu jest hotel. To ja tu idę. Idę zginąć, słuchajcie. Ktoś śledzi ankietę, jak tam z głosami? 270 mam teraz głosów. No ja wchodziłem, jak głosowałem, to było 5. To na samym początku, jak się tylko pojawiła ankieta. Jak ja głosowałem, to byłeś na trzecim miejscu, a teraz nie wiem, na którym jesteś. Teraz jestem no, jak na czwartym. Ja też głosowałem, też byłeś na trzecim. Ale to, tak to nie też jest bardzo dobre miejsce, słuchajcie. No, tak, bardzo dobre miejsce. To jest bardzo, na taką konkurencję, to jest bardzo dobre miejsce. I wiesz, tutaj nawet jeśli faktycznie byś się nie dostał, to... To i tak ale ludzie się będą. Wybiera, nie? Tam koło tak, 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 tak. No to on pewnie z czołówki kogoś będzie brał. Wiesz to niekoniecznie, bo on... on tak, podejrzewam, że te live'y wszystkie, one są rejestrowane na Twitchu. On sobie potem je w jakiś sposób chyba analizuje, ogląda, nie wiem. No na pewno nie będzie wszystkiego tak dokładnie oglądał. No nie, no to by się nie dało. Przypuszczam, że będzie oglądał te wycinki, które wchodzą na YouTube'a 10-15 ale to minut. Kto je, że tak powiem, tnie? Każdy streamer po swoim streamie wybiera czasy, który po prostu, wiesz, wycinków, no nie? Aha, czyli na to przykład... ty sobie sam wybierasz, tak? Tak, ja wybieram, co jest. Ja myślałem, że to tam Adam, czy ktoś to tam tnie. A czyli to nie, ty... Nie, ja Adamowi tylko wysyłam info, że chcę ten i ten fragment połączony z tym i tym fragmentem i wiesz. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. I masz tam pewnie limit, tak? 15 minut, ileś? U mnie ktoś ciągle się wyświetla w Campus City.
Powiem ci, że ja też mam kogoś w campus, ale to jest błąd, bo się tam po prostu zginęli. Ale to co, idziemy do Boulder, tak? Znaczy, ja mam najbliżej tam w sumie. No, stream się zawiesił. Czyli nie idzie, przynajmniej u mnie. Znaczy, ja nie wiem, HS w ogóle jesteś na tym? Na czym? A, myślałem, że w ogóle cię wywaliło. Nie no, jak widać drwala, to jest. A, no tak, jest. A to musisz teraz topór jakiś znaleźć. Albo piłę spalinową. Wtedy będziesz prawdziwym drwalem. Ja jestem drwalem. A właśnie potrzebuję siekierę i potrzebuję... Piłę. I piwo. Piwo? Wiesz co, no, ja mam, ale puszkę tylko, bo się skończyło piwo. No, już pusto. Niestety wyszło piwo. O Boże, zabijają mnie. Nie zabijaj drwala. Co? O nie. Zginąłeś? Zginąłeś już? Tak. Ale że kto cię zabił? Czekaj, ja to muszę zobaczyć. Za 30 sekund będzie. Kto cię Ale zabił? Naprawdę, gość mnie widział w safe zone. Widział, że nie mam nic, że mam latarkę, nie? A chłop z AK tam stał z noktowizorem. Aha, czyli on po prostu śledził, aż ty wyjdziesz za strefę bezpieczeństwa. No właśnie, typowe. Może dlatego, że stałem obok niego i przykucnąłem ze 100 tysięcy razy w ciągu minuty i to wyglądało trochę retarded. Może a go sobie w ogóle w tej grę nie ma sensu grać solo. Ja go ściągnę, bo jestem niedaleko. Ja faktycznie widzę teraz, jak ci łata. Ale co za ham. Znaczy, bo ludzie tutaj robią to dla punktów, no faktycznie. A kto to się zabił? Okidoki. Okidoki. Czyli za 32 osoby na serwerze, no to faktycznie. To wbijaj zaraz z powrotem. Tak, tak. Może się zrespię w jakimś fajniejszym miejscu, a poza tym będę mógł zmienić te spodnie dresowe na jakieś inne. Same plus. Cieszę się, że mnie zabili. A powiedz mi, czy ty wiesz, jak oni tą ankietę weryfikują, czy ktoś nie robi dubli? Powinni. Ale znaczy generalnie... Bo na pewno jest to po IP i po ciastku. Tak, tak. Ale to wystarczy, nie wiem, sobie pochodzić po kafejce internetowej i... No to wiesz, ale to też nie o to chodzi, bo to, no wiesz, można by różne rzeczy robić, ale po co? No ale, a myślisz, że ten koleś, co prowadzi, to on ma te wszystkie głosy na... Nie wiem, może ma, tak, no. Myślę, że tak, myślę, że ma, myślę... ma 4800 lajków na Facebooku, więc jak tylko puścił, wiesz... On miał już chyba po prostu, wie, to... wcześniej już większe doświadczenie, co nie? On miał już też swoich widzów chyba, tak. O tak, grał ma bardzo tak dalej, dużą bazę fanów po prostu. No. No. Nie, nie można zakładać z góry, że ktoś oszukuje, bo to też jest takie niefajne. Nie, nie zakładam, no. Oszukuje, ale... Nie część tych osób, które zagłosowała na niego, nawet nigdy w życiu nie oglądało jego streama. Wiesz tylko co, no nie wiem, bo ja gdzieś tam byłem dzisiaj na chwilę na live'ie któregoś z tych, kto tam pisali właśnie, o, oddałem swój głos na tego, oddałem swój głos na tego. Wiesz, Rok ma kupę widzów i jego widzowie też oddają głosy, co nie? No, potrafi ściągnąć czasami, wiesz, i 2-3 tysiące, no to mogą oddać tyle głosów. Tak mi się ale wydaje. Moim zdaniem tego typu ankiety to są zwykle ankiety, które opierają się na zasadzie im masz więcej znajomych, tym większą masz szansę na wygranie. No ale to tak jest, no tak działa. Tak to działa, inaczej się nie da. Bo to właśnie twoi znajomi, ludzie, którzy cię oglądają, muszą na ciebie głosować. No nie kupuje się elektoratu, co nie, bo to też nie fajnie. Tak jak to kiedyś HS powiedział, nie będzie nikomu nic dawał za to i bardzo dobrze. O, widzę czyjś znacznik. Pewnie ja. O. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale tylko na naszym serwerze jest 30 osób, na innych jest około 10-15. Aha. A może po prostu... Czekaj. Nie, to nie moja wina, na pewno. Nie, bo ja mam zasłonięty na dole znacznik serwera, jak wchodzę, nie widać go. Znaczy, jak wyświetlam mapę, to nie widać serwera. Ja płynę sobie, więc jakby... Ja też płynę. Bo ja widzę już miasto, ja już jestem w mieście. Ja też. Prawie. Dobra, zaprosi mnie ktoś? Numer 11. Aha, bo to Loe ma teraz szefa.
O Jezu, wiesz, w ogóle gdzie indziej jestem, ale do Boulder można nawet bliżej. Gdzie jesteś? Przy... no na południu. Aha, bo ja byłem w Superior Junction przed chwilą. Poszło. Ja uważam, że oni w miastach powinni zrobić troszeczkę więcej budynków, do których da się wejść. A, tak, tutaj to jest dużo do poprawy w ogóle tych rzeczy. Nie, ale na pewno nie zrobią pojazdy i już będzie fajnie. Tak, jak będą pojazdy i mogłyby być łodzie. Albo skutery. Helikoptery. Tak, samoloty i łodzie, nie, łódź podwodna mogłaby być, tak. Statki kosmiczne. Ty na te przystań dopłynąłeś? Ja właśnie chcę zobaczyć, czy tam coś jest. No właśnie dopływam. Czekaj, bo HS ma jaką ksywę teraz? Właśnie nie wiem. Jestem Drwalem 2, 13. To jest druga część epickiej opowieści o Drwalu. Który zginie od razu po wejściu na planszę. Strasznie krótkie odcinki robisz, wiesz? O, wiertarka. Krótki metraż i bardzo artystyczny przekaz, skondensowany. Wiecie co, mam barykadę. O, w kampus jesteś? O, mam taśmę klejącą, możemy kogoś zakneblować. A te wszystkie przedmioty, co służą do jakiegoś łączenia się, to tutaj bez... Powiem ci tak, nie, ja powiem ci tak, bo ja mam pełną wersję, ja gram na pełny i znajdujesz takie niebieskie plany, uczysz się robienia rzeczy. Tak, na wiem, też to znalazłem. Ale te plany to można chyba tylko kupić. Nie, ja je znalazłem. Ja znalazłem chyba już 5 albo 6. Ja znalazłem na trialu jeden, więc i tutaj. I to jest tak, ja znalazłem plan, który na przykład z pustej butelki, z taśmy klejącej i ze szmat robisz tłumik do karabinu. Mam nadzieję, że przez tą górę się da przejść. Zobacz na mapie, jeśli nie ma wykreskowania, to się da. Co znaczy wykreskowanie? Aha, czerwonego. No. Aha, bo ty jesteś tutaj, ty jesteś koło Castle Pine, tak? Tak. O Jezus Maria, masz strasznie daleko. O. Ale bliżej niż z campus. No na pewno. Ja tu poczekam, czekaj gdzie ty... Nie mów. No, a ty kto, właśnie, bo kto jest w campus? Czy ja dalej widzę tam tylko postać? Jestem już na brzegu. Dalej ten płot jest, ale ja sobie okej, okay, jesteś. Dobra, a chodź. Tam coś jest? Nie, ja wszystko zabrałem, chodź. Płyniemy to dalej. To mnie respi samo. Tak, ale to mniej więcej co 25 minut. Mam nadzieję, że tu czapy nie dostaniemy. Dobra, chyba klony sobie pływają. I styl grzbietowy. Dwa takie same łyse hitki płyną. Bliźniacy. Jajo głowy. A w tym mieście też można wejść na dach jakiegoś budynku? Taki sam hotel jest. Hotele się praktycznie powtarzają w każdym mieście. Część budynków można wejść tylko do pierwszego piętra. Ciekawe, czy się natkniemy tu na super zombie. Bo na trialu go nie widziałem, chyba że faktycznie na trialu nie ma. A to w ogóle jest jedyna mapa, jaka istnieje? Jest jeszcze testowa, ale tu chyba nie ma dostępu do testowych serwerów. Jest inne miasto. Oj, po prawej zombie jest na tym, na brzegu. Czy to kwiatki? Kurde, nie widzę. Czekaj, gdzie HS jest? No, koło Castle Pan. Widzę, że jednak się nie dało wejść na tą. Ja jestem Drwalem, nie wiem, gdzie HS. Dobra, gdzie jest Drwal? No, pisze hacker z Clearview. A my gdzie jesteśmy? W Boulder, aha. No do Clearview mamy daleko, dobrze. Dobra, ja mam wiertarkę. A super, ja nic. Czyli ty masz tylko gołe pięści, tak? No mam latarkę, można też latać głównie. Tak. Jest miotła. I w ogóle teraz zrobiłem nową postać, nie? Drwala 2. No. Drwal 2 został mniej obdarzony przez los, bo mam tylko latarkę, nie dostałem bandaży ani picia. No co ty? Poważnie. O!
Nie mam piciu. A czekaj. A ja mam. No ja też dostałem na drwalu pierwszym, dostałem, a tu widzisz. Oni wykryli po prostu, że ty jesteś ściemniacz. A czemu ja nie mogę tej miotły użyć jako broni? Właśnie, do czego jest w ogóle miotła? Do zamiatania. Aha, do sprzątania, w sumie tak. To i sprzątać miasto. Możesz się, wiesz, zamienić w pracownika oczyszczania miasta. Idziemy tu no, do góry. Ale nikt... Ja nie, ja chcę... Chcesz ja zabijać. Tylko za pieniądze. Chcesz zabijać, tak? Rozumiem. Dobra, zwiedzamy tu pokoje, tu czasami jest trochę broni. Pusto. A w ogóle ja wciąż mam ten, 10 600 dolarów, więc... Jak masz? Masz dalej te pieniądze? No mam. No czekaj, przecież ty zginąłeś i usuwałeś postać, tak? Usunąłem postać, ale mówiłem się, że pieniądze są do konta przypisane. A nie do postaci. Tylko, że... Aha, no to w sumie tak. Czyli ty masz dalej kasę. MP5, znalazłem 30 pocisków. Widziałem właśnie. A mogę ci oddać, jak chcesz. Nie, trzymaj, trzymaj, to twoje. Ja mam... W strzelankach jestem beznadziejny. Ja mam wiertarkę. Weź sobie na głowę, tu kask masz. Hełm w sumie. Nie, co to jest? Kask czy hełm? Hełm. Hełm, dobra. O, kaski jest łop... to mają robotnicy na budowie, a hełm mają żołnierze. O, widzisz. Dobra, mam łopatę. Mogę ci przyłożyć. Przypadkiem nie strzel teraz. Mam nóż. A to jest tak, że im droższy jest przedmiot, tym większe zadaje obrażenia? Najlepsza jest katana, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń. Taki samurajski miecz. No wiem, wiem co to jest katana. No, spoko, spoko. I ten, bodajże maczeta. A maczety jeszcze ani razu nie miałem. A mogę miałem kupić kilka. Sobie, tylko po co? Nie, szkoda, wiesz co, no. Wiesz co, poszlibyśmy do tego budynku naprzeciwko. A, tam pójdziemy, chodź tędy. Może nam się uda przejść niezauważonym. Oj. Ale wiesz, że jak się kucasz, to jakby wydajesz mniejsze dźwięki. Tak, wiem. Tylko, że wiesz, wolniej się poruszasz. Najlepiej się czołgać, wtedy w ogóle nie wydajesz żadnego dźwięku. Szkoda, że nie można wejść sobie dosłownie do każdego pomieszczenia w każdym budynku. No ale ile to by było roboty? A czy w tym, zauważyłem, że w tym DayZ tak jest, że tam do większości budynków da się wejść w jakiś tam nie, sposób. Nieprawda. Nie? Jest mnóstwo budynków, do których się nie da wejść. Aha. Naprawdę. Mi się wydawało, że tam raczej da się wszędzie wejść. Są mody, wiesz, gdzie goście naprawdę spędzili mnóstwo czasu właśnie, żeby zrobić budynki, do których da się wchodzić. A na standardowym DayZ to 1 na 10 faktycznie. Aha. Nawet gorzej niż tutaj. A te maski klauna w ogóle mają jakiś sens? Wiesz co, nie wiem, ja musiałbym na tym, na najlepiej na wiki wejść, Infestation i zobaczyć, co ma jakie... W ogóle zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem tylko takie kosmetyczne rozróżnienie gracza. Może być, wiesz co, no mówię, trzeba by na wiki wejść i zobaczyć, bo jest Infestation wiki i tam można zerknąć, co daje, ile co obrażeń zadaje, jaka broń i tak dalej. Teraz podejrzewam, będą musieli to rozszerzyć, jak szybko dana broń się niszczy. Bo teraz niestety broń zaczęła się zużywać po ostatnim patchu. Nie no, to w sumie ma sens, chociaż moim zdaniem niektóre broni to mogłyby naprawdę latami służyć. O, jest pistolet jakiś, w końcu jest. Broń palna. Widzę miasto. Masz amunicję? Czekaj, muszę w ogóle zobaczyć, co tu jest. Gdzie mam to? Aha, ja go nie podniosłem. No ale przecież zniknął. Aha, krój jest, Boże, jako broń główna mi się ustawi. Nie, 9 naboi mam. O, coś nowego, tego tu chyba nie było. Czy mi się wydaje, czy się noc robi? O, gdzieś biegnie zombie za nami. No, jest 20. Za plecami. To miał 10 tysięcy. To jest. Nie, ten nóż jest beznadziejny, tym się w ogóle nie dobić. Co mówisz, drwalu? Pytam, kto miał 10 tysięcy. Ja mam 10 tysięcy. Masz dalej? Tak. Mam. To ja poproszę F10, wybierz dla mnie jakiś ładny noktowizor. Ja też poproszę, jak się da. No dobra, tylko że ciebie tutaj nie ma, to po co mam ci go kupić? Ale gdzie jesteś? W mieście jesteśmy. Tam, gdzie Krzysiu. No to ja zaraz będę. Aha, widzę faktycznie, bo ty idziesz przez szczyty gór w drwalu.
jasne. No. Dobra, to kupię te noktowizory. Ten tańszy. Ten tańszy noktowizor. A ty gdzie jesteś? Daleko. O matko. Na wschodzie. Dobra, to kupię ten noktowizor, tylko powiedzcie, ile to kosztuje. Te najtańsze, bo tam są dwa, poczekaj, ja ci zaraz powiem. Tylko połóżmy się. Z i kładź się na ten. Czekaj, F10 i już ci powiem. Jak tam położyliście się? Leżymy sobie. To ja leżymy na sobie. Co? Wiesz co, kup ten za 3250, ten na samym dole. No bo proszę jakiś premium. Ale chwileczkę, w której to jest kategorii? W trzeciej. W tej takiej jakby kamizelka. Aha, 3250, tak? Po ile ty masz kasy teraz? No 10600. Czyli trzech nie kupisz? Nie. Kupię. Kupisz trzy. Kupię trzy, tak. To kupię sobie jeden dla siebie. Tak. Kup trzy dla siebie i zmieniaj. A, nie mogę kupić, bo nie mam miejsca, chwila. Teraz powinien zginąć, spadając z góry. Masz jedzenie, picie, chcesz coś? Wiesz co, ja mam. Widzę, że miotło wywaliłeś. Bardzo dobrze. Miotło no jest nie ci. Chcę tego no pewnie, że tak. Dobra, mam ten noktowizor cały. To wywal jeden. Daj drop. A tu w ogóle jest coś takiego jak trade. Możesz zrobić, możemy zrobić wymianę, jak chcesz. Po prostu robię E, tak? Tak, przytrzymaj E, mi się zaraz wyświetli okienko. A nie, ja na tobie użyłem bandaży. Cholera. Nie mogłeś użyć na mnie bandaży. No ale... Zniknął ci bandaż, to na siebie użyłeś. Nie. Czekaj, ja nacisnę trade'a. Send trade request. Wysłałem no tak. Ci jakby zapytanie. Okej, okay. I okay. Się pojawiło. I teraz tak. Ja nic nie daję. Accept. I ty też wystaw tam ten noktowizor. Ale jak? Przenieś go tam, złap za niego i przenieś na swoją część. Nie da się tego. O, świetnie, chyba trafiłem na zbugowane miejsce i zabiłem postać. Aha, prawym przyciskiem to się tak. Robi. Tak. I naciśnij accept trade. Nie masz miejsca w plecaku. Aha, ja nie mam miejsca. Czekaj. Okej, to tak zrobimy wymianę, accept. Tylko chwila, bo nie mogę. Nie ma. O, jest teraz już. Okej. Okay. No znowu mam napisane. Dobra, to olej. Poczekaj, po prostu wyrzuć to. Ja tu dam dropa, bo też nie miałem miejsca. Okej, okay. Dobra. Okej, ja to ubieram od razu na głowę, bo się ciemno robi. I klawisz N. No już teraz pięknie widzę. O, jeszcze za jasno jest. Czekaj, gdzie jest drwal? Drwal zniknął, bo go zdiskonektowało na zboczu góry i prawdopodobnie już mi się nie. A wiesz za co? A wiesz za co? Nie zsunąłeś się z góry? Zsuwałem się. No. Jak się zsuwasz z góry, od razu dostajesz disconnectę. A, to dlatego mnie wywaliło. Tak. My to zauważyliśmy, wiesz, gdzie najczęściej. Frosty Pine, jak się survival outpost o, idzie. Jest. Ale w tym samym miejscu będziesz. Tak, nie, bo ostatnio miałem tak, że mnie wywaliło i już nie mogłem wrócić. Musiałem usunąć postać. Właśnie też na zboczu góry. A właśnie nas będziemy tutaj siedzieć, tak? Nie, idziemy zaraz, tylko czekaj, trzeba by. Ja sprawdzę, ile kosztuje amunicja. Możecie mi wyjść naprzeciw, żeby mnie ktoś nie zastrzelił, zanim dostanę noktowizor. Czekaj, ja muszę to zobaczyć, bo tu mamy trochę zombiaków, wiesz? Poczekaj, ja muszę je tu ściągnąć. Ktoś strzela? O właśnie, ktoś strzelił. Tak, tylko my mamy taką broń, że daj ty spokój. Ja mam tylko Krugera małego. Dać ci amunicję? Znaczy ile kosztuje? Nie, potrzebuję amunicji. Mam 9 naboi, spoko. Zawsze mogę 8 wystrzelić, a 9 strzeli se w łeb. A jak się zmienia system prowadzenia ognia z... X-em. Aha. Nie każdą broń da się przełączyć. Ale akurat moją się da. No. A to był pojedynczy strzał, więc... Może być faktycznie, że ktoś walczył z zombie. Bo tak. Ja jak walczę z zombie, to strzelam seriami. A ja pojedyncze strzały oddaję. Znowu był strzał, czy mi się wydawało? Nie było. Nie, to dziś komuś mikrofon szumiał. O, był, teraz był. Właśnie. Tylko cichy. Czemu
A widzę, że jesteś coraz bliżej nas. Czekaj, my się może wyjdziemy jakoś faktycznie naprzeciw tobie. Szkoda byłoby stracić teraz ten noktowizor, nie? Jak jeszcze nocy nie ma. No. A wiesz, jak włączyć noktowizor? Nie. N. N? Pewnie N. O, tak myślałem. Dobra, idziecie, wyjdźcie mi naprzeciw, może. Czekaj. Ale jak? Idziemy do niego. Czekaj, czy w tą stronę możemy pójść? To wygląda, że jest czysto, nie? Chodź. Cały czas słyszę strzały. A może mi się wydaje? Chyba ci się wydaje, bo tu na razie jest... Znaczy, no zaraz się przekonamy. Ciche są. Ale są. O, tu stała choinka kiedyś. Pewnie na święta umieścili. Ja tak, tak. Tak było właśnie. Halo. No jesteśmy. Halo. Słyszysz nas? Gdzie mój komitet powitalny i czerwony? Czekaj. Zapomnij. Idziemy do góry najpierw jeszcze tutaj na pięterko na chwilę. Jezus Maria. Dobra, to nie przeszkadza, bawcie się. Wiertarkę mam. Nie będziesz chciał drwalu wiertarki? Ty masz w ogóle coś? Ja? No. Latarkę? Bandaże leżą. Nie mam. Ale zabrałem ci. A mogę ci dać. Nie, bierz, trzymaj, spokojnie. Czekaj, gdzie my mamy do niego iść? Dopiero dokładnie w... A, widzę znacznik, dobra, idziemy do niego, chodź. Te szczepionki warto brać? Nie. A że szczepionki czy ointmenty? Ointmenty to nie są szczepionki? Nie, szczepionka to jest, tam jest taki vaccine, czy jakoś tak się to nazywa. I jest wersja 1 i wersja 4. Szczepionki. O, zombie idzie, dobra. Czepniemy go. Jezu, zgaś latarkę. Wciśnij F. O, dobra. Bo świeciliśmy jak choinka. Matko. Ja jeszcze mam nóż, ale on jest beznadziejny. Ja wolę latarkę ubić. Czekaj, czy to jest jakiś karabin? Jest... No, flargan, cholera. Czekaj, weźmiemy flargana. A nie wezmę flargana. Wiesz co, ciężko będzie ci wyjść naprzeciw. Bo mamy te namioty wojskowe. Idą zombie. Znaczy jeden. Dobra, czepniemy go. Jest drugi. Dobrze, ja zaraz zginę, bo tutaj nie ma jednego zombiaka. Znaczy, coś tu się dzieje. To jest niemożliwe, żebym sobie tak po prostu wszedł do miasta. Tak, od tamtej strony tak się wchodzi do miasta. A możemy ci przybiec z całym komitetem powitalnym, chcesz? Tak? Nie, ja bym tylko chciał noktowizor, wiesz? Znaczy ja go nie mam. Oj, dzikie zombie biegnie. Chodź, dzikie zombie. Na taksówkę. Dzikie zombie. Ten taki skaczący na dziko. Czekam, zaraz tu przyjdzie. Dobra, trzeba się przełączyć w tryb nocny. Bo on nam nic tu nie zrobi, teoretycznie. Ale miota się jak szatan. To nie zeskocz do niego. Dobra, jesteśmy blisko bardzo ciebie. No tak, ale mamy trochę zombiaków, a nie na wszystkie samochody. Chociaż nie. Tam przez namioty wojskowe to nie jest takie dobre. Czekaj, a może po prostu pobiegniemy na hamo? Tak? Bo tam już jest wyjście z miasta. No. Tak, czekaj, mamy tu zombiego, musimy go zabić. No to ty piły trzeba mieć paliwo, czy ona nie, ona jest tylko do bicia po prostu. Ona się nie kręci. To tak jest, wiesz, taka ściema trochę. Ja się boję trochę tu biec. Jak można tak zrobić? Przecież w grze o zombie to piła to powinna być, wiesz, podstawowy element. Czekaj, to jest samochód chyba, na który można wejść. Kurde, przetkałem się na... Dobra, mamy babeczkę, idzie do nas. Musimy je pojedynczo ściągać, wiesz, bo jak ściągniemy grupą... to nie mamy szans. A gdzie ty jesteś, daleko od nas? Ale ty nie idź, kurczę, gdzie ty wlazłeś? Gdzie on poszedł? A, ty jesteś w tym namiocie, tak?
Ty tam do namiotu wlazłeś, oszalałeś? Chodź pod noktowizor. Ja? No, gdzie ty jesteś? No w namiotu. Uważaj, zombie, skakuj na samochód. Ale jeden to wie. Biegnie cała horda za nami. Tak? To ja je zabiję. To dlaczego one tu biegną? Chodź na samochód. Nie biegną tu. A poczekaj, nie. Skrypt idzie. One biegną jedyną możliwą drogą, tak. No, biegną, to głupie trochę jest. Bo skąd miałyby wiedzieć, jak... Ale przynajmniej drwal ma wolną rękę. A też tłucze zombie. A piłą tnie, a twardzie. No, kurde. Prawdziwy facet. Trendy jesteś. Nie podchodź tutaj. Chłopie, zobacz, co tu się dzieje. One zaraz, a wiesz, one przyszły w miejsce, w które nas zobaczyły i wrócą z powrotem teraz. No, powinni te skrypty poprawić. No ale przez to, że jakbyśmy się położyli i stali obok nich, to one nic nie zrobią, tylko odejdą. A ty jesteś w stanie się wrócić? Ale tam jest gdzieś obok przejście. Ja nie wiem, właśnie co robimy? HS, jak myślisz? Ty idziesz w którą stronę? Nie, no ja przy tych namiotach jestem, a co? No ale my nie przejdziemy, my musimy pójść dookoła. No to chodźmy. Tu zombie leżą, się podniesie, uważaj. Na pewno? Tak. Gdzie już? A co znalazłeś w namiotach tak ciekawego? Czekaj. Czasami są bandaże, albo skrzynkę można strzelić, jakąś fajną. Czekaj, bo tu masz... w tym budynku. Tu są, tu jest dużo, dużo picia. Zawsze. I czasami w rogu stoi zombie. No, woda by się przydała. Tu coś jest, a to jest chyba tylko światło. Flara, o. A gdzie ty jesteś? Już niedaleko. Metal scrap. No, niedaleko jest już. Czekaj, idziemy do tego. Idziemy do HS-a. O, czekaj, tu coś leży. Co to jest? Żarcie jakieś? Nie, taśma. Powiem ci, że jakaś bieda tu na tym serwerze. No. Czekaj, bo czasami tu w rogu leżą painkillery. Chyba je właśnie widzę. A to co? A to myślałem, że to losowo leżą. To antybiotyki. Nie, to są miejsca, w którym respią się różne grupy jakby produktów. Gdzie ty? Noktowizor leży na ziemi. HS, chodź tutaj. Tak? Ty masakra. Tylko o, ja go nie podniosę. Czekaj, ja go teraz podniosę go. A wy jesteście razem już? Biegnie jeden za mną. No jestem. Chodźcie, chodźcie. A to dałeś mu noktowizor? Ty kupiłeś trzy czy dwa? Ja dwa kupiłem. Dobra, to ja ci to nie kupuj trzeciego, ja mam tutaj. Wolałem nie kupować, dopóki nie będziemy obok, bo... Gdzie ten noktowizor? Ja czekaj, ja ci go zrzucę. Czekaj. A ja sobie wezmę tego, a tego ci dam, o. Lolo, już jest blisko. To co, wszyscy na zielono ładnie świecimy? Jak się to włącza? N. N. Zaraz zobaczysz, nie będziesz musiał sobie rozjaśniać grafiki. Lepiej, nie? No, troszkę. Tylko trzeba się przyzwyczaić do ciasnego kółka. Macie jakąś broń białą, normalną? Znaczy, wiesz co? Zaraz zobaczę, czekaj. A ty co masz? Piłę, no. Tak marnie się z tego bije. Ja mam latarkę. Latarkę tylko mam. Dobra, walcie się. No coś znam. Kto poszedł? Bić latarką, tak? Nie, ty piłą bijesz. Uważajcie, bo jakiś typek do was idzie z latarką. Tu pieniądze leżą. 36 dolców. Mało. Wiesz co, idziemy tu na górę, poczekamy. Bo jak typek z latarką idzie... Ale gdzie on jest? Nie wiem. Od południa się zbliża. Wiesz co, ja nie wiem, w którą stronę tu jest południe. A... Na dole. Od tego jest... miasta. Czekaj, muszę sobie mapę wyświetlić. Tu, w tym kierunku, gdzie ja patrzę. Wiesz, my w tym okienku teraz jesteśmy po prostu... Jest noc, spokojnie. W ogóle fajnie ale to działa, nie że widzi. Noktowizor sieci tak daleko widać. Bo normalnie to masz... Tak, ograniczony zasięg oświetlacza, co nie? No.
No, w ogóle nie powinniśmy widzieć wszystkiego, tylko jakby z oczu bohatera, ale to jest szczegół. To jest bodajże hotel w tym mieście. W ogóle to jest dziwne, bo czemu jest zasłonięta kamera, jest w kółko, skoro mamy z trzeciej osoby w ogóle? No, no, to jest prawda. Czyli wiesz, no przełącz sobie widok pierwszej osoby, wtedy jest okej, okay, nie? Znaczy podejrzewam, że tu chodzi bardziej o ten, o jakiś tam symbol tego. No ja... On czekaj, dobra. Na pewno nie widzi. Gdzie jest Loe? Dochodzi do nas z tej strony, to może wyjdziemy mu na ten. A czekaj, tak, z której strony klienta widziałeś? Jakiego klienta? No bo ktoś szedł tam, mówi, że z latarką widzi gościa, tak? Tak? On jest, nie wiem, to mi wygląda na hotel za miastem. Wielki budynek z kilkoma piętrami, on tam biega po tym. No to wszystkie budynki są wielkie z piętrami, więc ciężko powiedzieć. Czekaj, to pójdziemy w twoją stronę. No patrz, weźmy imię tłucze. Tylko weźcie wodę jakąś, bo ja już wymiękam. Wiesz co, ja mam dwie kole. A ja mam jedną i też muszę się napić. A ja mam fulla picia, także spoko. Czekaj, gdzie ty jesteś? Aha, bardziej w tą stronę. Dobra. Idziemy do niego, żeby nam chłop nie zszedł po drodze. Idzie brygada trzech z noktowizorami. A, jest jego znacznik, dobra. I ty w którym budynku widziałeś klienta z latarką? Ale jak mógł widzieć? Ale na pierwszym piętrze chodził gdzieś? A jak on idzie tak, od tamtej strony? W budynku chodził, ale to wiem gdzie, tak? To wiem gdzie. Dobra, to wiem gdzie. Za murem ten budynek. Tam są dwa takie budynki, do których można wejść tylko do pierwszego piętra. Tylko, że wiecie co, ja tak naprawdę mam tylko Krugera małego. Ja mam MP5. Ja mam AKM-a. Zabijemy go latarką. Ale biegniemy równym tempem. Wiecie co, nie widzę nikogo tam na górze. On mógł sobie pójść już do... Matko. Nie, tam siedzi, bo latarkę widziałem. Ale w tym budynku na rogu? W noktowizorze to taka latarka powinna być... To powinna razić bardzo, no. Ale nie wiem, czy tak tutaj to działa. A jak ja zapalę latarkę, to widzisz jak razi? Nie zapalaj teraz latarki przypadkiem. Oj. Zapalił latarkę. No. Bo jaka jest szansa, że ktoś patrzy? Generalnie, ale mało ludzi nagle. Widzicie, jest noc, to ludzie się wylogowują. Zostają tylko ci z karabinami noktowizorami. I z noktowizorami, tak. Czekaj, damy mu te rzeczy. Gdzie on jest? Który znowu mi się kursor odwrócił. Nie ma tak dostać w nocy w czapę, po prostu piłą spalinową. A pójdziemy tam do tych budynków. Czekaj, wszyscy jesteśmy już? Nie, gdzie on jest? Ale nie idźmy już dalej. No podejdź do nas już. Dasz radę podejść? Czy nie masz już na tyle? No, nie, bo złamał nogę. Ja muszę się napić. A ty mówisz, że masz dużo picia. Ja mam dwie kole, ale to mam tutaj. A masz coś do picia? Ja nic nie mam, ale właśnie... Ale ja mam fulla napitego, także ja ci mogę rzucić jedną puszkę. Proszę. Ja mam mniej niż połowę. Bierz. Dzięki. I tutaj dla drugiego kolegi, albo to koleżanka, kurczę, nie kolega. Kto zamawia? Kto zamawia? Weź, zachowuj się przydatnie. Ej, no czekaj, patrz, z nożem na faceta. No tak, na drwala spoconego. Dobra, rzucam picie. Rzucam picie, patrz, biorę laskę na picie, popatrz. Weźmie czy nie? A je, wzięła, dobra. Idziemy, chodźcie. Ja też mam.
Co? Ty masz piłę spalinową. Będziesz dobrym drwalem, jak ci się uda ogolić tą piłą. Ciebie ogolę. Nie, 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 ja dziękuję, ja mam hełm ubrany. Chce ktoś pistolet na flary? Nie, na razie nie, poczekaj, zrobimy... Czekajcie, żeby nas ktoś tutaj zaraz nie ściągnął. Bo jesteśmy tak pięknie dozbrojeni, łopata i noktowizor. Bo my wchodząc do tego budynku, no robimy hałasu. Do tego? Tak, bo tam będziemy stukać po podłodze. A, dobra. Nie ma tu na pewno nikogo. Powiedział, po czym zginął. To idźmy w grupie i powiedzmy, strzelajcie dane. Zapalcie latarki. Jest patelnia. Potrzebowałeś białą broń. No dobra, ale prawdziwą broń. Jakąś. Dawno katany nie widziałem na przykład. No. A tutaj macie pistolet. No fajnie to, jak wszyscy idziemy naraz, takie stukanie jest. A co to za pistolet? 1911. To jakiś hit. Dobry, dobry jest. Trzeba go brać. A co zostawiłeś? Flarę? No. Dobra, czekaj, weźmiemy, ja go wezmę i zaraz zrobimy ten... Pokażemy, gdzie jesteśmy. A w tym pistolecie tylko dwa pociski. Okej, okay, pistolet na flary. Czekajcie, chłopaki, pokażę wam, jak się ładnie świeci. Jesteś pewien? Widziałeś tu kogoś? Szkoda, że ten pistolet tak gówniano, na gównianą odległość To co, strzelamy z flar? Halo, ekipa. Kto to strzelił? To strzelił flarę? Ja, Himilajta. Fajnie, że rzuciłeś go u nas na piętrze. No właśnie, i teraz wszyscy wiedzą, gdzie jesteśmy. A zrobimy sobie, a wiesz co, ale zrobimy im żart i pójdziemy do budynku obok. Czekaj, ktoś mrugał latarką chyba. Czekaj, żeby coś mi tam... Trzeba wejść do tego budynku obok. Dobra, skaczemy przez okienko. Gdzie wyście poszli? Ja jestem na dole. A Drwal, co ty robisz? Ja czekam, aż ktoś przyjdzie was zamordować. Rębie drewno. No, zombiak. Czekaj, bo ja sobie kurde wziąłem zamiast białej broni flargana. Dobra, idziemy do góry. Może nas nikt nie trzepnie. Jak byście tam poszli? Przez okno wyskoczyliśmy. A, jak to? Klasycznie. Mówiłeś, że nie ma katany. Właśnie ją znalazłem. Wiesz, że Drwal bez katany jest jak ryba bez roweru. O, grób jest. To może twój. Suicide, ktoś się wykrwawił. Gdzie zombie jest? Gdzie biegnie? Na mnie biegnie. Czekaj, mam katanę, ja się z nim rozprawię. Pusto. Jest to zombie gdzieś tutaj? Czy odpuściłem? Nie, już zabiłem już. Aha, zabiłeś go, dobra. Ją w sumie. Nożyczki są, to nie chcemy. Jezu, ale robimy hałas, masakrę. No. Dobra, spadamy stąd. Ja sobie na fulla dałem głośność teraz, żeby słyszeć jakieś kroki. Co to, plecak leży? Nie. Ta, mój. No Jezu, już myślałem, że się coś zrespiło. Która jest? Pierwsza pięć. Dobra. Kto bije coś? Drwal się tu... nie bije. O, tak.
jemu już bije, a nie on, on bije. Jakby ktoś tutaj chciał, to byśmy go nawet nie słyszeli, bo ta. Sami robimy taki chaos. Jeszcze na dole są pokoiki do zwiedzania. No bo przestańcie walić, no bo nikt nie słychać wtedy. Maczeta jest, kto bierze maczetę? O! Kurde! Tutaj kij z gwoździami. Nie, ja i tak ci nie chcę wybierać. Bierz maczetę, ona jest tak samo dobra jak katana. Zombie na 3 hity. Ale my hałas robimy, matko kochana. Dobra, już, już cisza, już. Czekaj, zobaczymy jak to działa. Pięknie, tu idziemy. Tu się da wejść na piętro. Mamy ciekawe, jednego zombie. Tam czasami AK jest na górze. Tu jak się na te kontener wejdzie, jest AK. Uważajcie, zombiaka mamy z przodu. Na 3 hity. Aj, kurze, dziabnął mnie. Ty, no bez jaj. Okej. Ale nie krwawię. Po szyję mam. Z tyłu zombie. Ale dzikus. Uważajcie, tutaj też jest. Kurde, ich jest więcej. Dobra. No tak. O, zasłona jest, bandaże. A co to jest ta osłona? Czyli od Shields to jest to metalowa taka osłona. Taka tarcza. Dobra, tu idziemy. Bo tu się da napięć. Nie, ja nie będę tego brał. Nie, nie, bez sensu. No, bandaże chyba. No. O, policjant. Kij golfowy, ktoś potrzebuje. Kolejny zombie. Dobra, idziemy do góry. Gdzie jest czwarta osoba? Nie wiem. Kto został na zewnątrz? A tu ktoś barykadę postawił. Oczywiście, że ja. No tak. Czego się spodziewałeś? Chipsy są. Nie, chipsów nie chcę. Ale jest woda. Ktoś potrzebuje pić? Nie, znaczy ja potrzebuję. To chodź tutaj. Wywaliłem latarkę, biorę żarcie. Tu jest woda, nikt nie wziął wody. Gdzie jest? Tu, w pokoju, o, tu. Idź za człowiekiem z maczetą, z kataną. Dobra, to co, idziemy na zewnątrz już? Chyba tak. A tu był ktoś na górze za tą wiorkiem z piaskiem? Nie. Tak, ja byłem. Myślałem, że ty pytasz o zombie. Jaki plan? Rzućmy granata między nas. Idziemy naprzeciwko tam, do banku. O kurcze, widzicie coś z prawej? Może nie idźmy z prawo, a z lewej jest to samo. Co robimy? Czołgamy się. Ja się zastanawiam. Wiesz co, rzućcie mu tam hemlajta. O Jezu, ty! Ale bez jaj, on to naprawdę zrobił. Ja pierdolę. Poważnie. One wejdą tutaj? Ty, one wejdą dookoła. Uciekajmy, no. uciekajmy. Chodźcie. Jesteście w stanie uciec do tyłu? No ja idź, uciekam. Gdzie jest czwarta osoba? Gdzie jest czwarta osoba? Zeskakuj stąd. A tam był pistolet. A kto tam został? Drwal. Nie. Drwal. Tak. O Boże. Nie, czekaj, idziemy do niego. No, nie możemy go tam zostawić. Mogę zastrzelić. Masz broń? Orzesz cholera, one tu wszystkie są. Nie, spoko, nic tu uciekaj stamtąd, jest. Uciekaj stamtąd, chodź. Chodź. Gdzie ty jesteś? Dobra, ściągnąłem je z powrotem.
One idą teraz tutaj. One idą za mną, słuchajcie. Tutaj idą, trójka idzie. Kilka razy trzy, no. Wiecie co, ja mam na plecach chyba z 15 zombie. Tak, to ciebie już chyba trzeba skreślić, no bo nie wiem. Nie dam się. Gdzie ty jesteś? Biegnę do was. Widzicie mnie? Tak, nie. A tak, widzę. Dobra, zwiałem im. Ło, ale fajnie. Czekaj, ich wykończę. Chcieliście mnie skreślić, dobra, tacy jesteście kumple. Nie no, ale to morduję ci te zombie po kolei. Okej, zabiłem je wszystkie, słuchajcie, masakrę. Oj, 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 wiej stamtąd, wiej, wiej, wiej. Wiej, ich tam jest chyba z 6. Uciekaj. Wiej z powrotem. $50. Uciekaj stamtąd. No patrz, wariat. Zginąłeś. No. Tak? No, dlatego, że mnie ten od tyłu zaszedł. Ale mi o tym nikt nie powiedział. Dopiero Asia, ale za późno. O ma. Weźcie mi tylko ten noktowizor podnieście, bo tak nie. No, tylko jak? Kurde, mam tu dwa zombiaki na plecach, no. Kurde, uciekaj stamtąd. Co my robimy w ogóle? Uciekamy. Uważaj, masz 3 zombie, wiej stamtąd. Ja? A kto bije? Nie, to kto jest babką? Loe, loe. Ale ja chcę wziąć noktowizor. Czekaj, 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 pomóżmy mu. Jesteś ranny? Ale mam kontakt. Dobra. Jestem ten, krwawy, ale mam bandaż, więc spoko. Czekajcie, chodźcie tam, bo jak on nam zniknie, znacznie to nie znajdziemy tego stafu. Kurczę, zniknął znacznik, no. Ale ja wiem, gdzie on jest. A, leży grób, dobra. Zrobimy zdjęcie sobie przy grobie? Super. No to widzę, podnieście, bo szkoda kasy. Gdzie zombie? A, idzie, idzie do nas. Spróbujcie podnosić rzeczy. Ja zrobię F12, zaraz zrzut. Czekaj. Great, zaraz zobaczymy, co go zabiło. No, niestety, został zjedzony przez zombie. A gdzie jesteś? Maczetę też podnieście. Może ktoś to podnieść? Gdzie to jest? Stoi maczeta. O, już jest, dobra. Weź sobie noktowizor ten ubierz. Loe, czy ty nikogo nie wziąłeś? O. Ma go. Dobra. Zaraz zobaczymy, gdzie się HS respi. Oj, pewnie na drugim końcu mapy. Widzę, że już buduje postać na streamie. Oddalmy się od jego grobu, pochylmy się i już idźmy. Zapomnijmy o nim. Normalnie. Mamy pamięć dobrą, ale strasznie krótką. Fajny miałeś noktowizor, wiesz. Dopóki miał jakieś przedmioty przy... Był wartościowym przyjacielem, tak. A teraz to już kogo to obchodzi? O jest. I co, jesteś już z powrotem? Jeszcze nie, spokojnie. Jeszcze się zastanawiam, jaki jest w sumie cel teraz z tej gry, bo tak chodzimy i nie wiem, do czego to ma prowadzić w sumie. No, ale to jest właśnie, to jest właśnie to. Jeszcze żyjesz, to jest cel. Tak. Żyć jak najdłużej. Aha. To jest tak jak Minecraft, nie? Nie ma celu. Jakiejś tam misji. Nie grałem nigdy w Minecraft. Nie? Kurczę. Naprawdę. I nie zamierzam, wiesz? Jestem pod kampus. Czekaj, Loe, zaprosisz go? O kurde, dwa zombie. Oj kurczę, dziabną mnie, krwawie. Muszę się załatać. Dobra, załatałem się. Gdzie jesteś? Pod kampus? To może spotkajmy się w tym Oak Mountain Rest coś tam. Oak Mountain. No, okej. Dobrze widzę? Kurde, bo ja już nie widzę. Tak, tak. Dobrze, tylko
Czekaj, to dokładnie w przeciwną stronę. To nawet dobrze, wychodzimy z miasta. Tutaj, no. A może ja ten autobus wezmę, uruchomię? Czekaj, na krótko. Patrzcie, znowu nie dostałem nic oprócz latarki. A tam jest w ogóle pistolet jakiś w tym... Gdzie? No tutaj, w tym budynku widzę, chyba. To wejście będzie dla tego, dla drwala. Zabiorę chamstwo. Dla niego nic nie będę brał. Nie mam miejsca. Dobra, Krugera mam dla ciebie, słuchaj. Kto to mówił? Ja. Ale przecież... Ja Ząbek. Nie, ja i tak mam dwa pistolety. Łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu. To mówiłem ja Ząbek. O ja, dobre. Co to był za film? Rozmowy kontrolowane, czy w czym to było? Nie wiem, nie pamiętam. Pamiętam tylko kwestię. Że do takiej szafy podchodzili. To był miś chyba. Chociaż nie pamiętam. No cóż, no. Takie życie, na kolejny ban na streamie. To jest tak zwana pozycja siły. Ja to sobie zrobię nowe konto. Bany są na IP czy na konto? A dzisiaj powiem ci, próbowałem odpalić na tablecie jeden z filmików, który wrzuciłeś na YouTube'a z Infestation. I na tablecie na przykład nie da się oglądać, pokazuje, że roszczenie praw autorskich, bo tam muzyka leciała, tak, podejrzewam. Tak, a tak. Na komputerze działa. Tak, ale no teraz już to, co wrzucałem dzisiaj, to powinno już działać na tabletach i tak dalej. Bo ja widzę na YouTubie, że niektóre filmiki mam od razu, na przykład jak robiłem z Assassin's Creed'a 4, to praktycznie żaden filmik nie ma monetyzacji. No, ale ja dlatego właśnie streamuję teraz bez muzyki, żeby... Ale nie, ale ja nie puszczałem muzyki, tylko chodzi o to, że... Tak? Bo teraz do gier dodają ścieżki dźwiękowe i one mają od razu prawa autorskie. Czyli te szanty wszystkie, które są śpiewane, są obwarowane prawami autorskimi. Czyli tak. Automatycznie, jeśli w grze nie mówisz non-stop, czyli nie przerywasz muzyki, nie jesteś w stanie zarobić na tym filmiku. Tak. To ci i tak wykryje. On od razu pokazuje, jaka piosenka, tak. I tyle. Znaczy, możesz zrobić tak, żeby już miał grę cicho. Tak, a wtedy tego nie wykryje, tak. I dasz jeszcze ten darmowy podkład muzyczny z YouTube'a, to wtedy ci... No tak, ale wiesz, na przykład w Assassinie tam jest pełno kwestii, co nie? No tak. A nie da się samej muzyki ściszyć? Wiesz co? No ale oni śpiewają szanty, to nie jest muzyka. To jest jakby... Aha. No to dupa. Znaczy ja i tak nie mam YouTube'a włączonego na zarabianie. Mi chodziło tak naprawdę wyłączyć monetyzację tylko po to, żeby móc nakładkę zrobić na początek tego, co nie, obrazek. Bo bez tego się nie da zrobić obrazka, jak nie włączysz monetyzacji. O, mamy blokadę i trochę zombie. Co robimy, bonsai? A nie lepiej przejść obok? Bo ja, o ile wiem, na tych blokadach nie ma żadnych przedmiotów. Są, zombie. A znaczy zombie to tylko to, no. Czekaj, ale my musimy iść w tą stronę do niego. Czego my nie widzimy jego znacznego? Nie strasznie blisko przecież. Czekaj, tak, ty, ale faktycznie tutaj jest ostra... Ostra jazda. Ja bym to ominął. Nie, omijmy to faktycznie. Chyba, że zrobimy HS-owi niespodziankę i przyjdziemy do niego z nimi. Znaczy my idziemy tam, żeby go zabić, nie? Ale on jest w grupie, nie możemy go zabić. A, cholera. Jak bylibyśmy w klanie, to można zabić. Ale nie można chyba klanów robić. Klanów na trialach się nie da. No. Znaczy przede wszystkim, żeby założyć klan, czekaj, trzeba ileś tam godzin przegrać, żeby móc założyć klan. To jest chyba 20 godzin postacią. No to na trialu i tak by się w zasadzie nie dało tylu. No nie, musiałbyś czekać za każdym razem 18 minut. Aha, no tak. Słuchajcie, faktycznie to jest horda zombie. A może jest ten duży? Nie ma tutaj żadnych dużych. Nie, ale jest zawsze jeden na mapie. Na całej mapie? Tak. Ale właśnie jak go zabijesz, to? Za 2 godziny zrespi się w innym miejscu. Ja zabiłem takiego zombie. No tak, ale co z tego masz, że go zabijesz? 250 expo. O. I karabin. To karabin mi biorę ja. Ale uwierz mi, nie zabijemy tego zombie. No jak, mam MP5. Aha, a masz 40 magazynków? Ja mam jeden, 30 pocisków. No to pomnóż to razy 50. No nie, no. 3 albo 4 magazyny trzeba. Tak? To zobacz sobie filmik, ja mam filmik z tego.
Celowałeś tylko w głowę? Tylko w głowę celowałem i zużyłem dwa K, całe karabiny zużyły. Ale w czego? Przez Artemisa założone, czyli tego tam jednego z głównych deweloperów gry. No. Dam całe wyliczenie, na przykład cztery magazynki z tego, ze snajperki. Właśnie, zależy z czego, ale jak snajperki często się respią, co nie? No ale jesteśmy w grupie, to byśmy go rozwalili raz w życiu. Nie ma szans. Ja wydałem kupę kasy na to, żeby go zabić, ale powiedziałem, nie odpuszczę już. Jak zacząłem strzelać, to nie odpuściłem do końca. A jak on właściwie wygląda? No, jest duży. Aha. To jest taki, wiesz, taki King Kong trochę. Znaczy w każdym razie nie wystarczy skoczyć na dwa worki z piaskiem, żeby się przed nim uchronić. I ma dużo większy zasięg rąk, także broń biała odpada. Czekaj, to ty jesteś w tym... Gdzie ty jesteś? Ja? No, w tym Oak Mountain? Tak. A, już widzę znacznik, dobra, pojawił się. Coś tam jest ciekawego? Ty, ale czekajcie, bo mi się wydaje, że już się dzień robi. Pistolet znalazłem. Ale ładny wschód słońca się robi. Znaczy akurat u mnie to ja mam niskie wszystkie efekty, więc... Aha, to nie. Bo ja mam na ultra włączone. No to ładnie wygląda, fakt. A mój komputer ma już 5 lat, no to no tak. Niby wszystkie gry na nim chodzą, ale już... Ale to teraz kwestia tego, mocy obliczeniowej karty graficznej wszystko. Bo ja podejrzewam, że tutaj większość na siebie bierze grafa jednak chyba. Znaczy akurat grafikę to wymieniałem jakiś czas temu, ale ona też nowa nie jest. Teraz fajny w Nvidia jest ten taki, to takie fajne Nvidia Experience, czy jak to się tam nazywa, że automatycznie ustawia gry do komputera, który się ma. To jest super akurat. Tak, to jest super akurat. Mam powiem ci, że świetnie, bo bawiłem się detalami, jakoś tam, a po co, klikasz, tylko trzeba chociaż raz uruchomić grę. Tak, no. I to jest świetne. Ja ale wiem, moim zdaniem ustawienie detali nie zajmuje dużo czasu. Ktoś strzelał? Ja. A skąd ty masz broń? Aha, no ale co, jestem przecież, tak? W ogóle jest 8 osób jest na serwerze. Trzeba było sobie napisać, nie jestem drwalem, tylko jestem Bogiem. Później. A co znaczy, chcesz zginąć, tak? A ty myślisz, że już nie zginiesz nigdy? Nie. Aha, no dobrze. Jest. Ja też słyszę. A, w miasteczku jesteś pięknym. To ty świecisz latarką, czy to już słońce oświetla? A wybiegacie znowu. Jeżeli ktoś świeci latarką, to mi o tym powiedz, to się schowam. Co, pytałeś o bieganie? Pytam, czy biegacie z noktowizorem. Ja już nie, już wyłączyłem noktowizor. Czekaj, trzeba sobie zamienić na... Zombie po lewej jeden. Nie, jednak nie. Zostanę w hełmie. A bo ja się zapytam, które lewo, a ty powiesz, nie to lewo, to drugie lewo. A ty w sklepie jesteś, kampisz, cwaniak, ma dużo jedzenia i picia. No wszystko pewnie kupił. Ale na złość wziął i wszystko wypił, żeby się nie a dzielić. A masz broń palną. Wiesz co, wiesz, ja tu chyba jeszcze nie byłem. To taki sklepik osiedlowy, tak? Wziął i wszystko wyżłopał faktycznie. Zombie se za plecy ściągnęliście. Głupie jest to, że jeżeli w teamie walisz, jeżeli w teamie wali do jednego zombie, to Expa dostaje tylko ten. Tylko jeden. Ostatniego hita, tak. Ale dziś biegnie dzikie zombie za nami. Już zupełnie. Ale za plecami też będziemy mieli jednego chyba. Nie. Wybory choć i temy ci oddam. Mam dwa pistolety. Chce ktoś jeden z nich? A co to jest? A nie. A takie coś tam. No to oddaj. A dawaj, a moje? A nie oddam. A komu? A nie to wiem. To już dla mnie nie żyjesz, człowieku. Ja
Jesteś trup. Nie, jest drwala, nie trup. Ja ci tego nie zapomnę. Kurczę, bez sensu ta benzyna się respi, skoro nie ma aut. Ona jest do aut? Do ogniska. Czekaj, ja muszę coś zjeść. Wy macie jakieś picie, bo ja nie mam nic. No właśnie, ja już jestem strasznie spragniony i głodny, a nie mam nic do picia. O kurczę, kto ściągnął na siebie taką ilość zombie? Naciągnik siodłowy, chodźcie. Drwal. Kto strzelał? Ej, a jak strzelimy w te dystrybutory paliwa, to wybuchnie? Nie. Fajnie by było, ale niestety. To nie Battlefield 4, żeby wszystko dało się niszczyć. I co, już? A, tam. Trade. Chcesz się wymieniać? Do wody chciałeś, nie? A to trzeba rzucić. To wyjeżdżać, bo to dużo wygodniej, tak. Jakiś pistolet. Tutaj masz. Okej, dzięki. A nie, ale ty masz coś dla siebie jeszcze? Tak. Dobra, tam był pistolet. Czekaj, bo HS nam dziś ucieka, kurde. Męskie zabawy, tak? Nie no, ja idę na stację benzynową. Wyżyję się na dystrybutorze. Uważaj, bo wybuchnie. O! O! Kto to był? Jak się pojawiają, nie wierzę. Ej, no chodźcie stąd. Ale kto to strzelał? Ja! Idziemy do Camp Splinter, ej, słuchajcie, idziemy do Camp Splinter, tam na drugą stronę. Matko, włączcie sobie noktowizor, nikt nie widać kompletnie. No co ty? Piękne słońce świeci. Ja się już opalam, zaraz... Leżaczek. Dobra, zatrzymajmy się gdzieś na chwilę. A co? Potrzebuję odnowić zapasy w szklance i ten... To ja też poproszę. Ktoś w ogóle jest na streamie, jeszcze ktoś jest? Whisky z wodą poproszę. I z lodem. Wow. Nie mam lodu. Whisky też nie, sama woda została. To poproszę. I wody też. Ej! Kto to strzela? Nie ma amunicji. Boże. No nie. Idź już po tą, whisky, idź. No coś zostawił. Aha, to był pistolet pusty. Położymy się wszyscy na niego. Jak na boisku. Na kogo? A tu jest jakiś łuk czy coś, bo są strzały do kupienia. To do kuszy, bełty. Zabrał mi ktoś mój soczek? To był soczek? Który to? Jaki soczek? Mój soczek. A po co wyrzuciłeś soczek? Czekaj, obronię cię, patrz, bije kobietę normalnie. Nawet nie wiesz, jak debilnie wyglądasz w tym doktowizorze teraz. Czekaj. Czekaj, dobra, w jakieś złe towarzystwo tu wpadłem. Ej, dobra, chodźmy stąd. Ty, ale z pierwszej osoby fajnie widać, jak się z kataną idzie. A gdzie idziecie? Dobra, ja idę. Zaraz wracam. Wrócę, a tu nikogo nie będzie. Czekaj, wszyscy się kładziemy, tak. Ej, słuchajcie, mistrzostwo. Ale on ma brodę, kurczę. Ale ma brudne uszy. Kto? Drwal? Drwal. Kłos siada na nas. Nie mogę, słuchajcie. To śmiesznie wygląda. Oj, tak. Nie, ja to będzie na YouTubie wyląduje normalnie. Genialne. To na lewie będzie trochę później widać. Wrócił już? Jesteś? Nie. Weźcie sobie, pójdziemy stąd. Zostawimy go biednego samego i ściągniemy hordę zombie. Zostawmy go i wyjdźmy z grupy, on nie będzie mógł nas znaleźć. A właściwie, gdzie my idziemy? A u mnie w ogóle ciągle jest Campus City, ten błąd. No ja też mam. My idziemy do Camp Splinter, na drugą stronę rzeczki.
To chodźmy bez niego. Nie zużywaj broni, szkoda. A to zużywa broń? Myślę, że tak. Czekaj, zaraz zobaczymy. Prawda. Ma 7804. Czekaj. No, zabiera. No. A może rzućmy tu węgiel i podpalmy. Okej. Ktoś tu idzie. Spojrzał. Uwierzyłeś. A wszyscy się od razu położyli. No. Nie no, nie ma prawie żadnej szansy. 9 osób jest teraz. Z tego my jesteśmy we czterech, więc 5 tylko jest poza nas, poza nami. A na pewno jest to grupa trzymająca władzę i nas zabiją. Macie jakieś żarcie? Mam. Mam batonik. Mam 5 paczek chipsów, 1 batonik i koniec. Daj mu chipsy, będzie mu się chciało pić. Daj paczkę. O matko, przecież ja w ogóle jestem strasznie spragniony i głodny. Ktoś ma w ogóle coś do picia? Ja mam łopatę. Może być. Chcesz paczkę chipsów? Tylko one zwiększają pragnienie. Nie, ja nie chcę. Weź sobie kolę. Dzięki. A ty coś masz? Ja nie. Tak, jeszcze butelkę wody mam. Aha. Tylko żarcia nie mam. To dam ci paczkę chipsów, jeśli chcesz, ale ona zwiększa pragnienie. Podobno, bo ja jeszcze nie jadłem. O, jest, czyli whisky jest. No nie, no nie strzelajcie. Kurde. Idziemy do Camp Splinter. Chcieliście mnie zostawić, bo tu Asia ma drugie słuchawki, ona cały czas... O kurcze, o kurcze, szpieg Szoguna. Wszyscy już macie bana na streamie. Wiesz co, to jest szpieg z Krainy Deszczowców. To też słyszałem. Szpieg z Krainy Deszczowców normalnie, masakra. A kot już śpi? Damy się nie bije. Nie, to kot słuchał właśnie, wszystko mu powiedział. Kot się właśnie obudził. Gdzie jest ten kamp cały Splinter? To gdzieś tu. Może ktoś się pomylił na mapie. Nie no, musi być jakaś miejscowa, no słuchajcie. No tu nic nie ma. Jest, tam dalej, widzę. A. Ty, ale to jest jakaś baza. Widzicie to? Ogrodzone to jest. O, tam idziemy. Pewnie jakiś zakład psychiatryczny. Tak. Kogo tam zamykamy? No wiadomo kogo. Ej, dlaczego oni stoją z tyłu? To jest Jan, to nie robił. Halo. Sprawy prywatne. Aha, to nie przeszkadzamy. Ale jak skończycie, to dołączcie do nas. To musiał rozporek zacząć. Moglibyście chociaż pójść w jakieś ustronne miejsce, a nie tak na widoku. Publika daje na to. Jeszcze 12 osób to ogląda, także wiesz. Żeby nie było. Po 12 już jest, spokojnie. Jest generalnie w pół do drugiej chyba. No. O Jezu, moja mnie zabije. A dlaczego? Bo jutro o 6 rano przyjeżdżam, miałem po nią jechać. Weźmiesz katanę i pojedziesz. Tak jest. Będzie wściekło zombie. A gdzie ona mieszka? W Campos? Dobre, 5 punktów do redno tego. Masakra. A ja tu nie byłem jeszcze chyba. Co to za miejsce? Pewnie, że mnie zostawili. A gdzie ty jesteś? Banda Jule. A czego ty zostałeś? To jest najlepsza drużyna na świecie. A myśmy myśleli, że ty idziesz za nami. Wiesz co, bo myśmy poszli popływać. Ja na plecach sobie popływam w kółeczko. Misio też pływa. Misio pływa, zaraz zobaczysz jak fajnie wyczeka, zaraz przyjdzie do nas i pokażę jak wyglądamy. To za bardzo dobije. Chodź, chodź, idziemy. Tą miejscówę zwiedzić. To na pewno uważajcie, będzie... Uważajcie, bo tam może być, to mało prawdopodobne. Ja widzę też na plecach płynie. Son.
Jeszcze dwie długości basenu, dawaj. Jak coś, to wyjejemy tu do wody. O, zombie. Już jestem, pomogę wam. To był... No. Kto wciągnął kasę? Ja. Pamiętaj, kobieta zawsze bierze pieniądze. Czekajcie, czy tu coś w ogóle jest? Namioty wojskowe są. O, panie. A może w tej wieżyczce też jest? O, ktoś jest na wieżyczce. Drwal poszedł na wieżyczkę. Po drugiej stronie jest droga. Jest coś tam? Jest coś. Skrzynka. No. Czekaj, ja pójdę na drugą. O kurczę, tu się nie da wskoczyć. O kurde. Co jest? Nie uwierzyć. Uciekaj stąd. Co masz? No nie może flara. A żarty robisz? Naprawdę flara tam była? Tak. Tylko? No. O, widzę, że jakiś odważny pobiegł. Wszystkie zombie ściągnęli. Na hamera da się wskoczyć? Nie. Znaczy, wiesz co, czasami mi się udawało, ale to było... Ja nie mogę, zombie dzikie. 20 tysięcy. Ile miał? Nie no, to ty razem żartowałem. No właśnie, ty sobie tu żartów nie rób. Ale poprzednio miał 10 tysięcy. O, military plecak leży. O cholera, pomóżcie. Czekaj, bo ja tu mam zombiaka na plecach. Nie, to kamizelka ta, K-Style. Kto strzelał? No ja nie, ty brat. O nie, nie żyje. Ale kto cię zabił? No zombie. No zombie. Jakiś skaczący, dobra. Wiesz co, ja mam tą taką płytkową, metalową kamizelkę. Ale weźcie moje rzeczy w ogóle. Ja zginąłem przy tej drugiej, tej wieżyczce. Dziki zombie za tobą, biegnij na górę. Dwa poszły za tobą. Trzy. Ja i tak dobrze, bo już w sumie jestem trochę zmęczony. Cztery, ale dzikusy, pięć. Wiesz co, one stoją... Na... A, tak zrobiłeś? No. Pobieg za tobą jeden. Pobieg za tobą jeden. Wiesz, gdzie one stoją? Na takim półpiętrze jakby. Czekaj, bo musimy jego staw pozbierać. No, weź. One tam chcą mnie dalej. Ale to nie, jak pójdziesz, one się tam już, wiesz, one się tam zagrowały i koniec, one tam stoją. Myślę, że możesz przez szlabanik tu dobiec do mnie. One nie zdążą. A, masz zombiaka? Mhm. Bo tu jest jeszcze... A, z tyłu masz, z tyłu mamy zombie, z tyłu. No podejdź, żeż tu. O, cholera. Zamiast... Strzelać, ja mam to ja, ta. To nasz czwarty żołnierz, który poległ, czeka na reinkarnację jakoś, czy co? Nie. Nie, ja już będę kończył, tylko jeszcze wejdę na streama sprawdzę. Bo ja nie mogę jednocześnie mieć streama włączonego i grać, bo wtedy mi gra nie działa. Dlatego mi tak ilość widzów spada, jak gram z wami. To koniec tego dobrego. Ja mam dwa monitory, przepraszam. Ja nawet dwa streamy naraz oglądam. Swój i mój? Tak. I jeszcze jednocześnie Open Broadcastera i tego mam, i TeamSpeaka otwartego. Byliście w tych namiotach? Tam jest zombie kawałek dalej, uważaj. Gdzie? Nie. Do kobiety z misiem mówię. To zdecydowanie nie ja. Ale tam się zombie zagrowało, cholera. A namioty wojskowe sprawdzaliście? No właśnie teraz sprawdzamy. Fasadę znalazłem, broń. O, pięknie. A zabraliście wszystko ode mnie już? Już tam dochodzę. Tam zombie stał przy moim ciele, więc... Nie ma go. Uważaj, dzikie zombie masz. Ja pierdzielę, chłopie, uciekaj. Więcej, wiej. Na górę. Wiejemy na górę, słuchajcie.
To na górę nie. Tam zombie mi biegnie do mnie. Gdzie zwiałeś? Do wody. A udało ci się? Biegnę, już prawie jest. Cię, no nie da się klienta zabić, o co tu chodzi? Gdzie ty jesteś? Na krwawie. Tak, a gdzie jesteś? Po drugiej stronie. A, po drugiej stronie już. Macie bandaż jakieś? Tak, idę do ciebie. Zostań z tamtej strony. Dobra. Płynę. Stanę o 10, a wy wciąż będziecie grać. W ogóle zamierzacie wpaść? Czekaj, ja nie mam bandaży. Stan jest niepotrzebny. Ja mam. O, zombie idą, uważajcie. Ale jeden. Poradzę sobie, żebyś twardziel. Oj, ale mi się jedzenie i picie skończyło. Nie jest dobrze. Ja mam. Czwarte miejsce w głosowaniu jest zagrożone. A, tam nieważne. No. Czekaj. Masz? Co to? O, muszę coś zjeść i się napić. Głosowanie się dopiero zaczęło, także też nie można patrzeć na takie wyniki tak szybko, co nie? Nie wiem, roku to dzisiaj wrzucił rano, co nie? Tak, tak. No, to przecież tam jest bodajże chyba do 25, co nie? W sobotę następną świecie. No, to jeszcze kupę czasu jest. Jeszcze się wszystko 5 razy może zmienić. Gdzie wy jesteście? Nie wchodzimy już z powrotem? Wchodzimy. To czemu nie weszliście tutaj przez wyrwę w płocie? Aha, w ten sposób idziemy, dobra. Idziemy za drwalem. Gdzieś zombie mówi leee. Chodźcie namioty pozwiedzać, bo tam się zagrowało pełno. Ich tam jest, kurwa. No właśnie widzę. Ja mam cały czas czerwone, jakby mnie ktoś gonił, nie? Ja mam pomarańczowe, ale tu się nie, z tej strony nie dało się wejść do namiotu. No. Tu jest tylko ta zasłona. A czekaj, może nie jednak. Tak, riot shield. Ładne tu rzeczy są w tym. Nawet. Dobra, jak coś to biegnę, zombie w namiocie. O kurczę, więcej ich jest, chodźcie tutaj. Idziemy. Dobra, wieje. Kocie! O kurczę, on jeszcze żyje. A ja chciałem go odpuścić. A to co zrespiło się? Powietrzu. Nic tu nie ma. O, czekaj, coś tu jest. Pistolet, flargan najprawdopodobniej. Tak. Dobra, spadamy stąd. Tu jest wyrwa z tyłu. O, cholera. O, fuck. Co jest? No, koledzy. A to skakuj na wieżę i ten. Nawiałeś? Ja tak. No czekajcie, która jest godzina? Bo ja chyba będę już kończył. A mnie chapnął. Chapnął cię? Oj, dzikie zombie wybiegło, patrzcie. Ja pierdziele, patrzcie ich tam jest. Dobra. Oj, nie, wiem, do wody. To one biegną. Do wody zbrodni. Tam jest jakaś miejscuwa dalej. Widzicie? Widzicie? Wchodzą do wody. I stoją. Patrz, on pod wodą idą. Tu spadamy. No tu jest płytko, ja tutaj biegam. Tu to jest miejscuwa, w której myśmy byli tam? No ja tam nie byłem. Dobra, ja idę. Dzięki za grę i dobry noc. No, hej, dzięki. Trzymaj się.
Nie, ale czy to jest ta miejscowa, w której byliśmy? A nie, to jest ta blokada na drodze. Jedziemy tam zginąć. Dobry pomysł. Ja bym się tak środkiem tu przebiegł. Ty myślisz? No, tak, dobiec do jakiegoś auta i wymordować wszystko, co się da, nie? No, brawo. Tylko pamiętajcie, że na te humery nie da się wskakiwać. Sprint mi się skończył póki co, więc... To może na ten samochód wejść. Zombie macie na plecach. Na plecach macie zombie. A kurczę, na to auto chyba wlezie. Dobra. Czekaj, na co tam można wskoczyć? Tam by można było na karetkę się przebiec. A to co widać za miasto tam daleko? A Boulder City. Dwa zombie ściągnąłeś. Dwa. Wycofaj się. To ta flara to czyja? Moja. Aha, to ty po prostu rzuciłeś flarę, tak? Kto? No nie wiem. Low, rzuciłeś flarę? Tak. A, dobrze wiedzieć, że to ty, a nie ktoś. Na karetkę, banzai. Painkillersy. O, uwielbiam Mossbergi, o poranku. Ja chcę tego Mossberga. Kto go zwinął? Cwaniaki, kurde. Ale jest time capsule, to leży czy latarka? Się tniecie nawzajem. Jaki fajny. Co? Kapelusz. Ja mam taką czapkę kurde. Elfa nawet. Jestem drwalem strażakiem. O, katana kolejna chyba. Nie, to łopata albo widły. Myślałem tak bokiem. I co, mieliśmy tu zginąć i co? Nie da się. Te zombie po prostu są za słabe na nas. Na plecach macie zombie, uciekajcie. O, woda. Jak miło. Ja muszę się napić, bo już... O, ja soczek mam. Jak tam woda, dobra? Zwinąłeś mi ją. O, kasa. Na to auto wejdą. A, twardziel. Co to strzela jak automat? Lol, nie wiedziałem. Całą amunicję właśnie mi zżarło. Dobra, słuchajcie chłopaki, ja muszę już kończyć. Myślę, że mi już wystarczy, także dzięki wam bardzo za grę. No, dzięki. No, wy dalej tniecie? Ja dokończę w takim razie. No. Nie. Stanę pod drzewkiem. Tak, i z Mossberga mi przeładujesz jeszcze. Tak? Dobra, no to koniec party, nie?
Tak. Potniemy się trochę nożami jeszcze i będzie dobrze. Czekaj. O, już nie mam broni. Wszystko wystrzelałem na ciebie. A czekaj, barykadę postawię. Odgrodzę się od ciebie. Nie da się tu barykady postawić. Nie da się barykady postawić. O. Jest barykada. Dobra, słuchajcie, to co? Kończymy, nie? Poczekaj jeszcze chwilkę. Dobra. Zrobisz nam zdjęcie? Ty miałeś kamizelkę? No, taką płytkową. Zostałem zabity przez drwala. Pozbierajcie chociaż te rzeczy, patrz, ganiają się teraz. Wyrzućcie się z grupy nawzajem. Zobaczymy, kto przeżyje. Ja nie jestem w grupie. Nie, ale to na pięści, słuchajcie. O. Kto zginął? Tak szybko? Ja. Tak na raz? Na jednego hita.